Państwa bardzo serdecznie w siedzibie Polskiego Radia Rzeszów. Każdego roku 3 maja był dla nas dniem szczególnym. Mogliśmy wówczas gościć Państwa, naszych drogich słuchaczy, w naszej rozgłośni. Dzisiaj z powodu pandemii koronawirusa możemy spotkać się jedynie online. Zatem zapraszam na górę na wirtualne spotkanie. Zdanie naszej rozgłośni rozpoczniemy od studia i reżyserki numer 2, czyli tak zwanej dwójki. Zapraszam do środka. Dzisiaj już wypełni Jasiek Pielichowski za tak zwanymi misterami, czyli konsoletą. Jaszku, możemy troszeczkę to przeszkadzać. Możesz wyjaśnić, zdradzić tajniki swojej pracy, tych ukręteł, wszystkich suwaków, które są identyczne, a jednak się w nich znajdujesz. To jest tak zwany stół liczewski. Stół cyfrowy, DHD. Jeżeli popatrzymy blisko, mamy x takich tłumiczków, potocznie mówi się to ze suwaczek. Trzeba do służby. Każdy ze suwaczków określa wysokość dźwięku. Oprócz tego przyciski, czyli wszystko pokrętło, służy realizacji programu na żywo. I przydaje się. Na żywo. I za szybą widzisz redaktora. Dzisiaj jest to Bernadeta Szczypta, która prowadzi program na żywo. Koleżanka odbiera telefony, czyli maile, czyli kontaktuje się z naszymi słuchaczami, czyli z Państwem. No i jak myślisz, czy możemy podejść do Bernadety? Można teraz. Można. Jest na tyle czasu jeszcze, żeby dostać. Dziękujemy Ci bardzo. Proszę bardzo. Miłej pracy. Zapaliła się lampka, co oznacza, że w tej chwili nie możemy wejść, ale myślę, że zaraz nam się uda. Musimy poczekać, aż zgaśnie. Jest to taki sygnał. O, wchodzimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj, Bernadeta. Jak się witam masz? Witam serdecznie. Co ciekawego w programie? Przyprowadziłam Ci wirtualnych gości, naszych słuchaczy drogich. Witam Państwa serdecznie. Bardzo nam przykro, że tylko w taki sposób możemy się skontaktować i zobaczyć. Jesteśmy w studiu emisyjnym, z którego realizujemy większość naszych audycji na żywo. Proszę zwrócić uwagę na naszą ściankę celebrycką. To jest właśnie ta ścianka, przy której nasi goście robią sobie zdjęcia. Teraz niestety jest to niemożliwe, ale mamy nadzieję, że już niebawem znowu będziemy mogli się wszystko zobaczyć. Wszystko wróci do normalności i będą tutaj tłumy w realu, prawda? Mamy taką nadzieję. Nie w świecie online. My znikamy, nie chcemy Ci przeszkadzać, a i kawa stygnie. Także miłego dnia. Do zobaczenia, do zobaczenia. Zanim przejdziemy do studia numer 1, chciałam zwrócić Państwa uwagę na naszą radiową galerię pod zegarem, gdzie prezentujemy pracę naszych podkarpackich artystów. W tej chwili przemieszczamy się do naszego studia koncertowego imienia Tadeusza Nalepy. Normalnie na tej scenie odbywają się w każdy piątek koncerty na żywo z udziałem publiczności, a w ostatniej niedzielę miesiąca spektakle teatralne. W tej chwili studio troszeczkę przekształciliśmy z powodu pandemii i przygotowaliśmy tutaj stanowisko dla naszych serwisantów. I niestety wirus zmusił nas do tego, żebyśmy stąd właśnie czytali serwisy z kraju, świata, lokalne i sportowe. Wszystko to w trosce o zdrowie naszych pracowników. Pa, Basiu. Do zobaczenia. Teraz przejdziemy do pomieszczenia, które nazywamy amplifikatornią. Zapraszam. Wchodzimy do tak zwanego serca naszej rozgłośni. Dzień dobry Stanisławie. I wtedy jak się ten materiał zachowuje? Zaprosiłam tutaj do naszej amplifikatorni naszych gości. Chciałabym, żebyś troszeczkę przybliżył tajniki pracy w tym dziale. Amplifikatornia, inaczej rozdzielnia elektroakustyczna, to jest pomieszczenie w rozgłośni radiowej, gdzie znajduje się zespół urządzeń służących do emisji i kontroli programu radiowego.
To jest takie serce rozgłośni, zbiegają się tutaj wszelkie połączenia. Dbamy tu przede wszystkim o jak najlepszą jakość emisji programu i nieprzerwaną, przede wszystkim nieprzerwaną. Czyli tutaj nikt nie śpi, ani pomieszczenie, ani osoby, które tu pracują. Dyżur jest 24 godziny na dobę. Dokładnie. Nie będziemy ci już więcej przeszkadzać, bo widzę, że masz pełne ręce roboty, a my przejdziemy jeszcze do dwóch innych pomieszczeń rozgłośni. Dziękujemy. Dziękuję. Zazwyczaj podczas Dnia Otwartego pokazywaliśmy jeszcze inne studia, chociażby studio nocne czy studio numer 3. Ponieważ ta wycieczka jest wyjątkowa, to zapraszam Państwa na sam dół, czyli do piwnic radiowych. Za tymi drzwiami znajduje się Archiwum Polskiego Radia Rzeszów. Zapraszam zatem do środka. Zadaniem archiwum jest gromadzenie najbardziej wartościowych pozycji programowych, takich jak reportaże, słuchowiska, koncerty, nagrania z ciekawymi ludźmi. Do końca lat 90. ubiegłego wieku takie nagrania odbywały się na taśmie magnetycznej w postaci analogowej. Od lat 2000 zapis prowadzony był już w postaci cyfrowej na płytach CD. W naszych zbiorach mamy ponad 10 tysięcy fonogramów na płytach magnetycznych, czyli tych analogowych. Ciekawostką jest, że najstarsze nagranie zarejestrowane na taśmie magnetycznej pochodzi z 1956 roku. Jest to nagranie piosenek ludowych w wykonaniu zespołu regionalnego Fabryki Obuwia w Krośnie i zespołu regionalnego z Haczowa. Polskie Radio Rzeszów posiada też bardzo bogatą płytotekę, a w tej chwili te szumy, które Państwo słyszą, to są specjalne urządzenia, które są odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniej wilgotności i temperatury powietrza w tym pomieszczeniu, ponieważ taśmy muszą być przechowywane właśnie w odpowiednich warunkach, żeby nie uległy zniszczeniu. W naszych zbiorach posiadamy ponad 18 tysięcy płyt CD, na których znajdują się komercyjne nagrania producentów zewnętrznych. I ciekawostka, jeżeli byśmy chcieli grać tylko utworami z tych płyt, to moglibyśmy nadawać program Polskiego Radia Rzeszów przez półtora roku non-stop. Obiecałam Państwu niespodziankę i że ta wycieczka będzie wyjątkowa. Zapraszam zatem na najwyższy szczyt Polskiego Radia Rzeszów. Proszę za mną. W tej chwili znajdujemy się na samym szczycie, czyli na dachu Polskiego Radia Rzeszów, skąd rozciągają się piękne widoki zarówno na ulicę Zygmuntowską, Zamkową, jak i aleje pod kasztanami, na nasz radiowy parking, na końcu którego znajduje się nasza piękna, zabytkowa willa, do której już będziemy mogli zaprosić tych wszystkich z Państwa, którzy będą odwiedzać dział reklamy i marketingu i nowe media. Ja, dziękując Państwu za tę przemiłą wycieczkę, zostawiam Państwa z tymi pięknymi widokami i życząc zdrowia, proszę, abyśmy zawsze byli razem poprzez naszą radiową antenę, stronę internetową i media społecznościowe. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Mam nadzieję, że wizyta w Polskim Radiu Rzeszów podobała się Tobie, drogi słuchaczu, tak jak mnie smakuje ta wyśmienita herbata pita z firmowego kubka Polskiego Radia Rzeszów. W tym gabinecie pije się głównie herbatę, bo prezes kawy nie lubi, ale dla gości znajdzie się dobra kawa, dobra tak jak program Polskiego Radia Rzeszów, który w znacznej mierze powstaje przy tym prezydialnym stole. Tutaj siadamy w gronie kolegium kierowników redakcji, biura zarządu. Siedzi tu pani dyrektor programowa, technika, kierownictwo techniki naszego radia. No i skromny prezes. Obmyślamy dla Was, jak robić radio, jak je tworzyć, żeby brzmiało dobrze i technicznie, i merytorycznie. Za rok jestem przekonany, że spotkamy się już bez żadnych zaraz w cztery oczy w Polskim Radiu Rzeszów. Wasze zdrowie.